Piknikiem historycznym uczczono Święto Wojska Polskiego. Celem kolejnego naszego pikniku historycznego, który organizujemy na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie, jest odniesienie się tak do historii Wojska Polskiego i do święta, które miało miejsce 15 sierpnia. Ze względów organizacyjnych musieliśmy ten nasz dzisiejszy piknik przenieść z 15 na następną niedzielę i z tego powodu po prostu to się dziś odbywa. Święto dla nas jest niesamowicie ważne, dlatego że nie tylko podkreśla bohaterstwo żołnierza polskiego, ale odnosi się tak naprawdę do tradycji Wojska Polskiego i wydaje mi się, że warto to przypominać, warto o to dbać i warto to kultywować. Dzisiejszy piknik organizujemy we współpracy ze Związkiem Strzeleckim. Honorowy patronat nad dzisiejszym piknikiem objął starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski. I w ten sposób tak naprawdę również promujemy obronność, wykorzystując oczywiście strzelców z jednostki strzeleckiej. Każde takie spotkanie z żołnierzami, ze strzelcami, wydaje mi się, że dość nie tylko integruje społeczeństwo, ale również tak naprawdę jakby przekonuje je, tak, do naszej tradycji i do Wojska Polskiego. Sądzę, że to jest ważne. Ja myślę, że te żywe lekcje historii nie tylko jakby przyciągają osoby, które chcą coś zobaczyć nowego, ale również tworzą taki dość ciekawy, tak, i nowoczesny przekaz związany z naszą historią. Na każdym takim spotkaniu przypominamy o najważniejszych wydarzeniach i rozmawiamy też z ludźmi. Ja jako historyk bardzo często odpowiadam na wiele pytań, które wypływają tak naprawdę z naszych rozmów, a jednocześnie ta historia jest dla wielu osób do tej pory też jakby mało znana, tak? Tym bardziej, że no, jest coraz mniej tej historii w szkołach. Tak więc takie spotkanie jak dzisiaj, które integruje społeczność lokalną, które odnosi się do tradycji Wojska Polskiego, przypomina o tej tradycji, a jednocześnie pokazuje tak naprawdę możliwości chociażby strzelców, wydaje mi się, że są dość ciekawym, taką ciekawą ofertą dla społeczeństwa i sądzę, że warto realizować takie przedsięwzięcia. My mamy niesamowicie bogatą i piękną tradycję, jeśli chodzi o walkę zbrojną, o walkę o nasze granice i wydaje mi się, że to jest jakby kwintesencją też naszej tradycji narodowej i sądzę, że trzeba to kultywować. My nie powinniśmy się wstydzić naszej historii, nie powinniśmy się wstydzić Wojska Polskiego, ponieważ sądzę, że mamy niesamowicie piękną tą historię, tylko mało znaną i trzeba po prostu odnosić się, przypominać to i ewentualnie tak naprawdę pokazywać ludziom najważniejsze bitwy, wydarzenia, o których mało wiemy. Każdy uczestnik tego spotkania mógł zobaczyć, jak wyglądają działania bojowe związane z przejęciem środka komunikacji czy odbiciem zakładnika. Pokaz, jaki przygotowaliśmy, jest w sumie standardem szkolenia, jakie przeprowadzamy co roku w naszej jednostce. Nie jest to inscenizacja stricte przygotowana na tą uroczystość, więc o tyle jest nam łatwiej, że tak powiem, dużo rzeczy z biegu zrobić, ze względu na to, że jest to etapowe szkolenie, jakie przeprowadzamy. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dwie scenki. Jedną, którą już, że tak powiem, zaprezentowaliśmy, dotyczyła przejęcia checkpointu środka komunikacji. Drugą scenkę, którą będziemy prezentować, będzie dotyczyła odbicia zakładnika, jednego członka grupy, który został podczas rozpoznania, tak powiem, przejęty. Dodatkowo każdy chętny mógł spróbować swoich sił w strzelaniu, a także obejrzeć to, czym dysponuje Wojsko Polskie. Tu w tej chwili prezentujemy sprzęt i broń prezentowaną przez naszą jednostkę. Są to egzemplarze używane w Wojsku Polskim, w polskich służbach, między innymi w policji. Prezentujemy tutaj taką broń od pospolitego, można powiedzieć, kałasznikowa po polskie beryle, które są używane w tej chwili w Wojsku Polskim, a także tutaj niektóre egzemplarze, które są bardziej do używania w jednostkach specjalnych, takie karabinki jak M4, HK416, czy na przykład karabin SACO TRG. Tak, no, są to egzemplarze broni na pewno dosyć atrakcyjne pod kątem strzelania, z uwagi na to, że można zobaczyć ten przekrój od kałasznikowa właśnie po amerykańską wersję M4. Ciekawostką PM-y, Skorpion, polski Glauberyt, można dotknąć, przeładować, zobaczyć, jak to wygląda, jak to pracuje.
fakt faktem bez strzelania bojowego. To dopiero za tydzień na pikniku. Pistolety staraliśmy się tutaj przedstawić jako egzemplarze, które faktycznie są używane tutaj na naszym gruncie, czyli w Polsce, od pospolitego Glocka 17 po Zigzauer P226, a także polskiego Vista, Maga, HK, USP, Expert, Compact. To jest to, co akurat w polskich służbach jest w tej chwili używane i można tutaj obejrzeć, zobaczyć, dotknąć. No wiadomo, zazwyczaj ludzie nie mają możliwości kontaktu z tego rodzaju, w ogóle z kontaktu z bronią, a u nas mogą to sobie zobaczyć, jak to wygląda. I tak szczerze mówiąc, zobaczyć, że to nie jest wcale nic takiego strasznego. No, szkolenie podstawowe na pewno by się przydało, ale to nie dzisiaj. Zapraszamy do nas, do jednostki, gdzie można takie coś przejść, sprawdzić się, spróbować. Podczas poczęstunku nie zabrakło oczywiście wojskowej grochówki.